zwiewa, żandarm nuda, każdy zwiewa, gdzie się uda. Po co siedzieć w cytadeli albo w jakiejś innej celi? Siekiera, motyka, piłka, deska, ta ulica Skaryszewska. Siekiera, motyka i dwie deski, już jesteśmy na Skaryszewskiej. Jak tu być i o czym śnić? Hycle nam nie dają żyć, wszak kultura nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka, piłka, szklanka, w nocy narod, w dzień łapanka. Siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, masz góra. Tysiąc złotych, to wyjeżdżasz na roboty. Siekiera, motyka, piłka, linka, tutaj plusy, tam treblinka. Już nie mamy gdzie się skryć, hycle nam nie dają żyć, bo z nimi źle, skoro za nas biorą się. Siekiera, motyka, piłka, Alasz przegrał wojnę, głupi malarz. Siekiera, motyka, piłka, nóż przegrał wojnę. Już, już, już. Nasza miłość jest najdziwniejsza, bo przyszła do nas z grzechotem sa, bo nie wołana, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią, przez dni szalone, gwiaździste noce, była piosenką, uśmiechem, łzą. Moja mała dziewczynko zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra. Takie różne były końce naszych dróg i nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dokoła płonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać, moja mała dziewczyna. Nadzieja tchnęła tak jak umiała, kryła.
zgryzła się z nami we wnękach bram, w ciasnych ulicach, mrocznych kanałach, bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł PM, na barykadzie została miłość razem z twym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko Zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg. Przecież ujrzeć ciebie już nie będę mógł. Dziś na dworze szara jesień, u mnie jesień. I ta trwoga, choć dookoła spłonął świat, już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z Aka. Już za chwileczkę rozpoczynamy transmisję ogólnopolską, ba ogólnoświatową, więc chcemy
chociaż czujemy, że to nie do końca potrzebne, ale chcemy jeszcze bardziej się rozgrzać i chcemy przećwiczyć utwór, który oczywiście doskonale znamy. Warszawiankę, bo tym utworem będziemy rozpoczynać łączenie się ze wszystkimi tutaj z Placu Piłsudskiego. To próbujemy. Warszawianka. Oh,
tak na bagnety! Żyj, swobodo, Polsko! Żyj! Ale to jest przepiękny widok. Tak 74 lata temu śpiewali powstańcy Warszawy, tak i dziś my śpiewamy tutaj, na placu Piłsudskiego. I znowu są nas tysiące. Witajcie, drodzy warszawiacy, witajcie, drodzy rodacy, którzy przyjechaliście tutaj ze wszystkich kierunków Polski, z różnych zakątków świata. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Wróć! Czuwaj, wiaro! Tak jest, w tym dniu i w tym miejscu nie sposób tego naszego wspólnego śpiewania, którym oddajemy hołd prawdziwym bohaterom, rozpocząć innymi słowy. To może jeszcze raz, nie szczędząc gardeł, ile mocy w sercu. Czuwaj, wiaro! Czuwaj! Czuwaj, wiaro! Czuwaj! Czuwaj, wiaro! Czuwaj! Pięknie. Witamy bardzo serdecznie widzów Telewizji Polskiej, programu pierwszego, a także dzięki za pośrednictwem TVP Polonia. Widzów na całym świecie. To Warszawa bardzo serdecznie i ciepło brawami Was pozdrawia. Witajcie. Jest dzisiaj z nami także kolejny raz prezydent Andrzej Duda. Witamy wszystkich bardzo serdecznie, a najpiękniej i najgoręcej witamy tych, dzięki którym dzisiaj tutaj jesteśmy. Wolni, dumni, z podniesionym czołem. Na Was zawsze można było polegać i na zawsze na Was można polegać, jak na Zawiszy. Witamy obecnych wśród nas powstańców Warszawy! Cześć i chwała bohaterom! Kłaniamy się nisko i chylimy czoła przed prawdziwymi bohaterami. Cześć i chwała tym, którzy 1 sierpnia 1944 roku, mając niespełna po 20 lat, szli na Niemca z niezachwianą wiarą, że za 2-3 dni pokonają wroga. Mieli dość, chcieli być wolni, tę wolność wywalczyć i zawdzięczać sobie. Wszystkich cieszyła ta możliwość wreszcie otwartej walki ze znienawidzonym wrogiem. Wreszcie, po niemal 5 latach niewoli i okupacji, Warszawa była wolna. Po latach terroru, katowania, masowych mordów, egzekucji, łapanek, po latach życia w ciągłym strachu, poniżeniu i zagrożeniu, Polacy stanęli do bitwy o swoją stolicę. Dla mnie ogromnym wzruszeniem był moment wybuchu powstania. Wtedy, kiedy na ulicach pojawiło się mnóstwo, dosłownie mnóstwo biało-czerwonych flag. Wtedy, kiedy w Warszawie nie wolno było mieć jednocześnie białego i czerwonego materiału w domu, bo to mogło grozić aresztowaniem. A tu w jednej chwili było biało-czerwono na ulicach. Zupełnie inny nastrój, mnóstwo biało-czerwonych flag. Po prostu tam była Polska, to się nie chciało wierzyć to zupełnie. I także dzięki nim tutaj cały czas jest Polska. Lato 44 roku było niezwykle upalne. Dzisiaj możemy poczuć temperaturę tamtych dni dosłownie na własnej skórze. Wreszcie nadszedł pierwszy dzień sierpnia, wreszcie! Wybiła godzina W. W jak wolność. Do walki przystąpiło 25 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej. Naprzeciw nim garnizon niemiecki. Niemal 20 tysięcy doskonale uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy. Gdy wybiła godzina 17, we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy powstańcy rozpoczęli szturm. Wiara w zwycięstwo dodawała im skrzydeł, a otuchy, słowa piosenki napisane przez sanitariuszkę Krystynę Krachelską. Hej chłopcy, bagnet na broń!
Jesienny deszcz, smutne pieśni gra, mokną na nim karabiny, hełm ryje tak. Nieś po błocie było
gdzieś grają na pianinie w jakimś mieszkaniu warszawiankę, hymn narodowy, któregoś nie słyszało tyle lat, a w duchu patriotycznym byłam wychowana, w ogóle cała młodzież i wszyscy ludzie. To było coś niesamowitego, dreszcze, radość niesamowita. To nic, że samoloty latają, to nic, że strzelają, my będziemy swoje robić. Zaczęliśmy budować barykadę na rogu Boleść i Rybaków. To była nasza wielka nadzieja, że przyjdą wojska z frontu, że połączymy swoje siły i nareszcie będzie upragniona wolność. Nic takiego niestety się nie stało. Strzały ucichły, a my byliśmy jak w kotle. Gdzieś koło godziny drugiej w nocy przyszedł któryś z oficerów naszego batalionu i z rozkazem, że mamy przejść wszyscy razem z nim na Wolę nocą. No i przez dawne getto żeśmy przeszli na tą Wolę, taki deszcz siąpił cały czas, wszyscy przyszli tacy tam zmoknięci, ale już widno było, jak żeśmy dotarli na Wolę, na cmentarz ewangelicki. Tam przyszła jakaś broń, bo do tej pory żeśmy do tego momentu nie mieli. Zostałem wyposażony w taką polską błyskawicę, to jest taki pistolet maszynowy, podobny do Stena, może na Stenie wzorowany, ale wytwarzany w całości w Polsce. No i z tym zaczynałem powstanie. Powstał naród Warszawy, by uwolnić stolicę od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. O, jaka rozkosz się w sercu zaczyna, gdy wiz w ręku gra. Walczyć dzień i całą noc. O, jaka rozpacz się w sercu rozpina. Walczyć nie ma czym. Pod czołg idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im za zburzoną, kochaną stolicę i za łamie. Niemcy są w każdej bramie i stawiają Polaków pod mur. Słychać tylko salwy krótkie, potem jęki cichutkie. Tak to ginie warszawski nasz lud. Serce rozpina.
Powstanie warszawskie było jedną z najbardziej zażartych miejskich bitew w historii. Zaplanowane na dwa, góra trzy dni, trwało ponad dwa miesiące. 63 dni walki. Walki, w której zginęło wielu. Już pierwszego dnia powstania tę najwyższą cenę, cenę własnego życia za walkę o wolność zapłaciło niemal 2000 osób. Ale pomimo tak dotkliwych strat, Armia Krajowa zdobyła 3/4 Warszawy. Zajęto niemal całe Stare Miasto, centrum Żoliborza, a także potężną część Śródmieścia z najwyższym wówczas w ówczesnej Warszawie budynkiem Prudencjalem, jak mawiali o nim warszawiacy. Do dzisiaj dostojnie spogląda na nas z wysokości, będąc niemym świadkiem tamtych dni. Niestety, powstańcom nie udało się odbić z niemieckich rąk lotnisk, dworców i mostów. Powstanie rozpadło się na kilka mniejszych walczących punktów oporu, z których wiele przeszło do prawdziwej legendy powstania warszawskiego. Któż nie słyszał o bohaterskiej obronie Starego Miasta albo Pałacyku Micha? Pewnie to teraz niepotrzebne, ale jeśli ktoś musi, śpiewniki w dłoń, zaśpiewajmy o tym.
Jacek Michla był dla nas takim historycznym eposem. Tam była skomponowana w jednym z wieczorów przez Dziutka Szczepańskiego piosenka Pałacyk Michla, Rzecz Dnia Wola. To był jedyny wieczór, gdzie mieliśmy szansę zebrać się. Spokojny wieczór, nie było walk żadnych. Na górze, w salonie, który był bardzo piękny, pamiętam go jak dzisiaj. Komunikacja między Warszawą Północ a Warszawą Południe odbywała się przy pomocy puszki wędrującej po drucie przez Aleje Jerozolimskie. Wszystkie meldunki szło tą drogą. Nie było możliwości przebiegnięcia Alei Jerozolimskiej, tam był tak silny, potężny ostrzał. I już w pierwszych dniach powstania zaczęto budować barykadę, przejście między Warszawą Północ a Warszawą Południe. To było jedno jedyne przejście w Warszawie, łączące dwie części Warszawy, północne i południe. Miałem zaszczyt być przy tej barykadzie. Powstańcze miasto wypełniało się biało-czerwonymi flagami. Z ulicznych głośników popłynęły komunikaty po polsku i pieśni patriotyczne. To był przepiękny czas. Ludność Warszawy pomagała powstańcom jak mogła. Budowano barykady, przynoszono żywność, leki, opiekowano się rannymi. Kwitło życie kulturalne Warszawy. Wydawane były gazety, działało radio, kino. W żołnierskich świetlicach i kawiarenkach wystawiane były przedstawienia, organizowane koncerty, a na zaimprowizowanych scenach artyści tacy jak Mieczysław Fog śpiewali piosenki, recytowali poezję, ba, nawet odgrywali skecze dla powstańców i dla ludności Warszawy. Wszystko po to, żeby wzmocnić morale i utrzymać ducha walki. Błyszczą stalą rytm podkutych nóg, twarda dudni wróg, hej, niech zmyka wróg. To szturmowcy drogą walą, śpiewa chłopców chór. W CKM-ów i PM-ów tur do boju. Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko, maszerować. Chodź, panienko, przecież idzie w bój. Tam przyszliście.
snów. Spotkamy się jutro, może znów kolego. Zośko, Zosiu, hej! Zosieńko maszerować. Bądź, panienko, przecież idzie w bój. W tam przyszliście kur, seryjko swe. Zosieńko, hej, panienko, na cóż próżne łzy, wszakże z naszej krwi wolne wstaną dni. Wdziejemy znów z piosenką panterkowy strój i z zabawą chociaż krwawą w mój kochanie. Zośko, Zosiu, hej, Zosieńko, maszerować. Chodź, panienko, przecież idzie. Pierwszą akcję, jaką pamiętam, to był przekop pod ulicą Karową, gdzie bez żadnych oszalowań budowaliśmy taki tunel, żeby było przejście podziemne pod ulicą. Muszę się przyznać, że wtedy się bardzo bałem tego, ponieważ co chwila obsypywała się ziemia i w tym tunelu to właściwie sobie pomyślałem, że to grozi w jakimś momencie zawaleniem tego wszystkiego i mnie ta ziemia tam przydusi, prawda? Także to był taka obawa na o własne życie. Niemniej widząc je, jak inni koledzy tam dzielnie tam się w tą dziurę ładują, prawda, i tą ziemię tam wybierają, to ja też z drżeniem serca, ale uczestniczyłem w tym. Wojsko Polskie, 1142 pluton. Takie były opaski powstańcze. Miałem cały czas tą opaskę aż do powrotu z Niemiec. W butach ją niosłem, po prostu przechowywałem. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogłem taką pamiątkę mieć z tamtych lat. Yeah.
5 sierpnia ruszyło niemieckie natarcie z Woli, z dzielnicy, gdzie trwała niewyobrażalna i krwawa rzeź ludności cywilnej. Niemcy przebili się do ogrodu saskiego, odcinając w ten sposób śródmieście od Starego Miasta. Ale pomimo przewagi wroga, powstańcy się nie poddawali. Jedną z najbardziej spektakularnych akcji było zdobycie budynku tak zwanej Pasty, Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej. Po kilkunastu godzinach walki Pasta była nasza, Pasta była w polskich rękach. Straty wroga? 40 zabitych Niemców, ponad 120 wziętych do niewoli. Pastę udało się utrzymać do samego końca powstania. Niebawem rozpoczęło się oblężenie Starego Miasta. Na powstańców spadał dosłownie grad pocisków. Rozpoczęły się także bombardowania lotnicze. Nie było wyjścia. Trzeba się było ewakuować kanałami. A ta podziemna sieć korytarzy służyła żołnierzom od samego początku powstania. To tamtędy odbywała się łączność pomiędzy walczącymi oddziałami. Tamtędy transportowano amunicję, żywność. Tamtędy ewakuowano ludność cywilną. Wreszcie tamtędy przenoszono rannych do szpitali powstańczych. Natomiast na polu bitwy lub tuż nieopodal rannym powstańcom pierwszej pomocy udzielały oddziałowe sanitariuszki. Kobiety najdzielniejsze z dzielnych. Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała mieszkanko z dużą wanną, pieska, pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo że biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wierzchni wschód. Dzisiaj opala się junakiem i razem z nami spija miód. Sanitariuszka małgorzacka to najpiękniejsza, jaką znam. Na pierwszej linii do ostatka wiosenny uśmiech niesie nam, a gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzelą w prawy wód, to cię opatrzy Małgorzatka, słodsza niż przydziałowy miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką dzisiaj wpadł, czytała głośno komunikat, a w dali cicho dziwnie się złożyło, bo choć nie miałem żadnych szans, niespodziewanie przyszła miłość, jak amunicja do tych palc. I tyle trwałaby do końca, lecz mały szczegół zgubił mnie. Dziś z innym chodzi chodyńca, bo on ma syna, a ja nie. Sanitariuszko Małgorzatko, jakże twe serce zdobyć mam, choć sprawa wcale nie jest łatwa, lecz jeden sposób na to mam. Od Zbyszka dziś pożyczę widza i gdy nastanie wreszcie zmrok, pójdę na szosę.
zapadła decyzja, że batalion Zośka opuszcza fabrykę Telefunken celem zajęcia w pierwszej kolejności cmentarza żydowskiego. Na cmentarz żydowski już był też wyrąbany w bramie, w murze wyłom. Już mogliśmy wyskakiwać i wtedy przydarzyło się nam pierwsze nieszczęście w czasie powstania. Dowództwo słusznie podjęło decyzję, ostrożną decyzję, że przez te trzy wyłomy z fabryki na ulicę wyskoczą dziewczyny, które nie będą budziły podejrzenia specjalnego. Tymczasem wartownik przed gęsiówką zauważył te dwie nasze dziewczyny, padły strzały i dwie dziewczyny przeszyte zostały jednym pociskiem. Pierwszymi żołnierzami batalionu Zośka poległymi w powstaniu warszawskim były dwie dziewczyny. Dorota lat 19 i Hanka lat 18. Thank you.
Nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro. Warszawo ma. Słowa tej piosenki dźwięczały w głowach mieszkańców Warszawy i powstańców, gdy po 63 dniach walki dowódca AK, generał Tadeusz Komorowski-Bur, podpisywał akt kapitulacji. Żołnierze mieli złożyć broń i wszyscy trafić do niewoli, podobnie zresztą jak ludność cywilna. W kolejnych dniach Warszawę opuszczały prawdziwe kolumny ludzi. A po drugiej stronie Wisły, na drugim brzegu, stacjonowała Armia Czerwona. Jednak Rosjanie, zamiast pomóc powstańcom, spokojnie czekali i patrzyli, jak Niemcy krok po kroku, metodycznie zrównują Warszawę z ziemią. I pamięć o tamtych wydarzeniach, pamiętając o tym, co wydarzyło się w sierpniu i we wrześniu 1944 roku, oddając hołd powstańcom, a także poległym mieszkańcom Warszawy, my wszyscy ostatecznie krzyżujemy ten okrutny plan Hitlera. To jest dowód na to, że jego chory pomysł, brutalny, okrutny i makabryczny, unicestwienia Warszawy i warszawiaków, nie powiódł się do końca. Bo Warszawa przetrwała, bo Polska przetrwała, bo my jesteśmy tutaj wszyscy razem i pamiętamy. I dlatego nigdy nie możemy zapomnieć i nigdy nie zapomnimy o ideałach, o jakie walczyli powstańcy Warszawy. Cześć i chwała bohaterom. Jesteśmy to winni. Tę pamięć jesteśmy winni dziewczynom i chłopakom z AK. Pierwszego sierpnia w całej Warszawie się rozpoczęła okropna draka. Po jednej stronie byli Germańcy, po drugiej stronie warszawskie AK. Po jednej stronie byli Germańcy, po drugiej stronie warszawskie AK. Germańcy mieli tanki i krowy i Własowskiego pomoc kozaka. Tego nie miała dzielna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK. Tego nie miała dzielna Warszawa, lecz za to miała chłopaków z AK. Radio generał do Churchilla, ratuj, powiada brata Polaka, bo już tak dłużej nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaków z AK. Bo już tak dłużej nie wytrzymamy i zginą wszystkie chłopaki.
była taka euforia tego pierwszego dnia. Takie niezwykłe jakieś zjednoczenie wszystkich ludzi wokół tej myśli, że my jesteśmy wreszcie wolni, że po tych latach niewoli my wszyscy razem jesteśmy wolni i możemy o sobie decydować, coś od nas zależy, że pierwsze dni myśmy nie zdawali sobie sprawy, że naprawdę ci ludzie od nas odchodzą, że ci ranni już nie żyją. Ta pierwsza część powstania to było takie nastawienie, że my jeszcze ten wysiłek zrobimy, jeszcze będzie paru rannych, jeszcze będą nawet zabici, ale wyjdziemy z tego zwycięsko. Śpiewając modlitwę Armii Krajowej, serce pęka. Powstańcy pragnęli, by nasz dom, nasz kraj, jak przed chwileczką śpiewaliśmy, stał się twierdzą nowej siły. Walczyli o Polskę, w której na porządku dziennym będą takie wartości jak miłość do ojczyzny, miłość do bliźniego, jak wolność, jak honor, męstwo, tolerancja, sprawiedliwość. Właśnie ta gotowość do pracy na rzecz wspólnego dobra, ta gotowość do reagowania na krzywdę i na niesprawiedliwość, to jest ten etos,
jaki przekazali nam powstańcy Warszawy. A zatem każdego dnia, ile sił w sercu i w duchu, bez wymówek, starajmy się, próbujmy budować taką Polskę i taką wspólnotę, o jaką walczyli powstańcy. O to nas dzisiaj proszą. To jest ich święta prośba. Myślę, że to też bardzo wymowna odpowiedź na tę świętą prośbę powstańców. Ta prośba bardzo powoli prowadzi nas niemal do końca naszego koncertu. Niemal, bo za chwilę jeszcze jedna piosenka, hymn walczącej Warszawy. Ale zanim zaśpiewamy, to oczywiście najpierw zobowiązanie i zaproszenie do tego, żebyśmy spotkali się w tym samym miejscu o stałej porze za rok. To jest jedna z najpiękniejszych tradycji tego dnia. Nie wiem, nie mam pojęcia, spoglądam na wypełniony po brzegi plac Piłsudskiego. Nie wiem, czy zmieści się nas tutaj jeszcze więcej, ale wiem, że na pewno warto z wielu powodów, między innymi dlatego, że choć nasza telewizyjna transmisja powoli dobiega końca, to przecież my tutaj na placu Piłsudskiego nigdzie się nie wybieramy, prawda? Pośpiewamy jeszcze? Oczywiście. Między innymi dlatego warto być tutaj osobiście, ale oczywiście wszystkich przed telewizorami w całej Polsce i na całym świecie pozdrawiamy i oczywiście zapraszamy tymi oklaskami na przyszły rok. Kochani, czas na podziękowania. W pierwszej kolejności inicjatorom i organizatorom tej pięknej tradycji wspólnego śpiewania niezakazanych piosenek powstańczych. Dziękujemy Muzeum Powstania Warszawskiego z dyrektorem Janem Ołdakowskim na czele. Wielkie dzięki! Z ramienia muzeum największą odpowiedzialność na swoich barkach dźwigają dwie dziewczyny. Justyna Rutkowska i Marta Nowak. Dziękujemy wam bardzo! Oczywiście pięknie dziękujemy naszym artystom. Dzisiaj grała dla nas orkiestra pod batutą maestro Jana Stokłosy. Perkusista musiał stać, więc nie było werbli. Ale możemy nadrobić teraz. To dla orkiestry. Tak jest. Śpiewali dla nas Paulina Grochowska. Maciej Pawlak. Jakub Wocial. A także zespół wokalny pod kierownictwem Zuzanny Falkowskiej. I oczywiście niezawodny, niezniszczalny, silny jak stal, wspaniały chór warszawiaków. Chór warszawiaków, który sprawia, że nawet poznaniak czuje się wśród nich jak swój. I oczywiście najpiękniejszy i najwspanialszy na świecie chór Polaków tutaj na placu Piłsudskiego, a także przed telewizorami w całej Polsce i na całym świecie. Kochani, pięknie dziękujemy wszystkim, dzięki którym ten koncert mógł się odbyć. Spoglądam, oczywiście widzę was, kochani, bo jesteście wszędzie. Druhny, druhenki i druhowie. Czuwaj, dziękujemy wam pięknie. Czuwaj. Drodzy państwo, to była wielka przyjemność, wielki zaszczyt i honor móc kolejny raz poprowadzić ten koncert tutaj dla państwa, śpiewać i oddawać w ten sposób hołd naszym bohaterom. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Tomasz Wolny, kłaniam się nisko. A przede wszystkim, dziękuję bardzo, a przede wszystkim dziękujemy tym, dzięki którym tutaj jesteśmy. Tym, którzy 74 lata temu byli gotowi poświęcić wszystko i poświęcali wszystko, ażeby zdobyć wszystko, zdobyć wolność dla nas. Codziennie wam za to pięknie dziękujemy, ale dzisiaj w sposób szczególny kłaniamy się nisko.
i chylimy czoła. Dziękujemy wam, powstańcy Warszawy! Cześć i chwała bohaterom! Szanowni Państwo, czas na hymn walczącej Warszawy. Widzimy się niebawem, bo już za rok. Spokojnego wieczoru, chociaż jeszcze myślę, że spróbujemy zapisować. Ale najpierw hymn walczącej Warszawy. Warszawskie dzieci! Cześć i chwała bohaterom! 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 Ta piosenka, jej charakter, jej temperament doskonale oddaje to, co dzisiaj obchodzimy, bo z jednej strony oczywiście pamiętamy, że Powstanie Warszawskie jest niezwykle krwawą kartą w rozdziale naszej historii. Ale z drugiej strony wydźwięk jest jakże mocny i radosny. Dowód? Spróbujmy teraz zatrzymać się na chwilę, z całej siły wziąć haust powietrza do piersi. I co czujemy? Czujemy pokój, czujemy wolność. Powstańcy marzyli chociaż o jednym takim oddechu,
bez zapachu prochu, granatów, świszczących kul. My to mamy dzisiaj i za to im raz jeszcze dziękujemy, obiecujemy tego nie zmarnować. I tym się dzisiaj cieszymy. Dzięki powstańcom, dzięki Bogu mamy to dzisiaj i raz jeszcze w takim razie warszawskie dzieci, czy może coś innego? Nie ma więcej pytań. Warszawskie dzieci, a zatem czuwaj wiaro! Czuwaj wiaro! Czuwaj wiaro! Dobrej nocy, warszawskie dzieci! Pójdziemy w bój, wypadnie rozkaz swój, poniesie wrogowie.